jedna praktyczna nauka płynie z zauważenia, że uwieńczenie ślubem starań o żonę bądź o zamąż pójście jest ważną częścią znaku, jakim w ogóle jest małżeństwo, znaku mówiącego o relacji Bóg-człowiek. Bo na poziomie docelowym, rzeczywistości oznaczanej, zaślubiny człowieka z Bogiem, zaślubiny duszy z Bogiem, są rzeczywiście kresem walk i zmagań. Na poziomie znaku nie są, czyli nie jest kresem zmagań, początkiem w jakimś sensie. Ale na poziomie docelowym rzeczywistości oznaczanej to jest tak właśnie, że jest kresem. A czym jest ślub? Ślub jest zwieńczeniem i przypieczętowaniem wzajemnego wyboru. Ten wybór musi nastąpić wcześniej, już przez ślubę. Gdy dwoje ludzi przygotowuje się do ślubu. Istotnym etapem tego przygotowania jest wzajemny wybór dwojga. Przez to jest jasne, że tyle dwoje się przygotowuje do ślubu. W trakcie przygotowań może się okazać, że nastąpiła pomyłka. I że tak naprawdę w życiu danego człowieka nie chodzi o tę osobę. O kogoś innego, ale nie o to. No to przestają się przygotowywać. Ale przez jakiś czas wybór był faktem. Jeśli rozeznanie sprawiło, że się okazało nieaktualne, no ten człowiek gotów jest dokonać jakiegoś wyboru, który być może już okaże się definitywny. Wybór pomiędzy małżonkami, którego ślub jest zwieńczeniem i przypieczętowaniem i bywa, jak powiedzieliśmy, zwieńczeniem literackich opisów miłości, mówimy o ślubie. Jest obrazem przez samego Stwórcę ustanowionym i w tym świecie umieszczonym obrazem wyboru, o którym tutaj od początku mówimy, czyli tego finalnego i trudniejszego aspektu naszego życia duchowego, naszej więzi z Panem Bogiem. Ale niezbędnego wymiaru. Wymiar, bez którego nie ma dojścia do nieba, nie ma wejścia do nieba, nie ma osiągnięcia. Jeżeli tak się sprawy mają, to jednak wynika z tego nauka praktyczna. Bo z tego wszystkiego, co mówimy, wynika,
że wśród wielu zadań, jakie małżonkowie mają, jest także zadanie przybliżania sobie samym i całemu światu. Zadanie każdego małżonka, każdego małżeństwa. Jaka jest więź pomiędzy Chrystusem a Kościołem? Jak Chrystus oblubieniec traktuje Kościół? To jest zadanie męża. I dostaje do spełnienia tego również zadania, dostaje łaski w sakramencie małżeństwa. Żeby patrząc, jaka jest jego postawa względem żony, można się czegoś nauczyć o postawie Chrystusa wobec Kościoła. Każdy mężczyzna przystępujący do sakramentu małżeństwa dostaje na to łaskę. Również na to. A każda niewiasta przystępująca do sakramentu małżeństwa otrzymuje w tym sakramencie i poprzez niego łaski, zajęcia i pielęgnowania takiej postawy wobec męża, żeby patrząc na tę postawę, można się czegoś nauczyć o tym, jak Kościół odwzajemnia Chrystusowi. Miłością za jego miłość. Wyborem za jego wybór. Ponieważ Kościół jest niedoskonałym grzeszników, najdoskonalsze zrealizowanie tego wzoru dla kobiet odnajdujemy w Matce Bożej. Niedotknięte przez grzeszy. Potem święci są. I to jest ten główny nurt życia Kościoła, gdzie te postawy odbywają. Więc jest to również zadanie małżonków i to jest takie zadanie, które można spełniać, jeżeli zasilą małżonków łaski sakramentu nad małżeństwem, nad przyrodzonym. Bez nich nie da się. Nie będą mieli siły, żeby to przybliżać. Żeby w sobie taką postawę wytworzyć, żeby można się od nich uczyć, co jak Chrystus podchodzi do Kościoła, jak Kościół do Chrystusa. A jeżeli tak, to możemy powiedzieć coś jeszcze dokładnie. A mianowicie, że małżonkowie, umocnieni sakramentem małżeństwa, poprzez wybór, dzięki któremu małżeństwo powstało, przybliżają ten finalny wymiar życia duchowego. Czyli to, że Bóg nas wybrał i że potrzeba, żeby ten wybór zaowocował, żeby się wszystko spełniło, co Bóg przez ten wybór zamierzył, żebyśmy my ten wybór przyjęli i odwzajemnili. Bo tylko ktoś, kto wybrał Boga w odpowiedzi na to, że sam został wybrany, wchodzi do nieba. Do nieba wchodzi tylko ten, kto wybrał Boga. Szczerze, prawdziwie, sercem wybrał Boga. Może to zrobić dzięki temu, że Bóg go wybrał. Bez tego wcześniej nie byłoby to możliwe. Choć może się wydawać, że byłoby, ale nie było. A zatem, po to, żeby małżonkowie spełniali to zadanie, zwłaszcza ten drugi punkt, co jest potrzebne? I dobrze, jeżeli nie umyka mężom, nie umyka żonom, potrzeba, oprócz dokonania wyboru, dzięki któremu dwoje jest razem i zawiera małżeństwo, potrzeba jeszcze na etapie dalszej drogi już po ślubie, do tych zaślubin, prawda, które zaślubiny męża i żony są znakiem, czego potrzeba? Dawanie wyrazu codziennie, w kolejnych dniach, które Pan udaje, ze strony męża pod adresem żony. Ze strony żony pod adresem męża.
dawanie wciąż na nowo wyrazu wyboru, który to małżeństwo stworzył. Nie tylko spełnianie powołania, spełnianie zadań, wywiązywanie się z nich, do tego też jak najbardziej sakrament małżeństwa dla łaski potrzebne, ale także wybór. Dlaczego jest to ważne? Bo jeżeli małżonkowie wezmą na siebie to zadanie i będą je spełniać, nie poprzestaną na tym, że przecież ten wybór się już dokonał. Przecież mamy wspólny dom, w którym mieszkamy. No to chyba każdy widzi. Na tym nie poprzestają, ale zadbają o to z obu stron, żeby znaleźć sposób, aby wciąż na nowo ten wybór wyrażać. Wyrażać wybór. Oprócz spełniania zadań męża, zadań żony. Jeszcze wyrażać wybór. Że aktualny. Potrzebny samym małżonkom. Poziom życia więzi małżeńskiej polepsza się wówczas. Ale też nam wszystkim potrzebnym. I Kościołowi potrzebnym. Wszystkim wierzącym potrzebnym jest to. Bo jeżeli małżonkowie zadbają o to, nie uznają tego za coś niepotrzebnego, to wówczas my wszyscy wierzący łatwiej będziemy pamiętać, że w naszym życiu duchowym i w naszej duchowej drodze jest coś takiego jak wybór. I że to jest bardzo ważne, finalne, docelowe i niezbędne. A wielkim niebezpieczeństwem jest, o tym, jest to przeoczyć i zagubić. Myślę, że może się małżonkom wydawać, mężom, żonom, że wyrażanie przez kolejne lata wciąż i wciąż tego wyboru to już nie jest coś, co by było potrzebne. Ale tracimy. I małżonkowie coś tracą, i my wszyscy też. Tym bardziej, gdy mamy przed oczami to zdanie Zbawiciela. Wielu powołanych, mało wybranych. Że do przyjęcia wyboru potrzebna jest większa doza pokory, niżeli do przyjęcia powołania. Czyli to jest składnik znaku, jakim jest małżeństwo. Składnik, który odsyła do ważnego składnika życia duchowego. Kluczowego i docelowego. Więc lepiej, żeby było. Lepiej, żeby to było w życiu duchowym i lepiej, żeby to było w znaku tego życia duchowego, jakim jest małżeństwo. Nie dla dobra małżonków, ale nie tylko dla dobra małżonków. Jakie jeszcze znaki, takie znaki przydatne tego ubóstwa duchowego? Ktoś, komu go brakuje, ulega odruchowi, mentalnemu odruchowi, że ja wiem jak ma być. Ja wiem co ma być. Bardzo spontanicznie to przychodzi, jesteście w tym bardzo naturalni. I szczerze w to wierzymy, że wiemy jak ma być. Wiemy, jak ma być w naszym życiu, co ma się dziać. Gdy jest trochę więcej tego ubóstwa duchowego, to nie myślimy, że wiemy, co ma być, a zajmujemy się tym, co Pan Bóg o tym myśli.
I tylko o tym jesteśmy przekonani, tego pewni, że to Pan mówi, co ma być i jak ma być. Sami nie jesteśmy wcale pewni, że ja to spontanicznie oczywiście wiem. Składnik ubóstwa duchowego. Gdy brakuje ubóstwa duchowego, inna bywa modlitwa, albo takim jak wspomniałem rodzajem próbą negocjowania z Panem Bogiem, tak jak gdybyśmy na tej samej płaszczyźnie, tak? To jest oczywiście złudzeniem takim. Albo nosi takie znamiona przekazywania Panu Bogu poleceń. Gdzie próbujemy Panu Bogu, my, nadać rolę spełniacza naszych życzeń. Czyli to nie jest stan ducha, gdzie Bóg jest nieobecny w życiu człowieka, do tego daleko, jak jest jak najbardziej obecny, ale w takim specjalnym charakterze. Czyli to jest pochodna tego, że ja wiem, spontanicznego przekonania, że wiem, jak ma być. To z tego płynie, że ja po prostu mówię Panu Bogu, jak ma być. Mówię to. I ponieważ jestem religijny i Pana Boga czczę, więc uznaję Go, że On naprawdę bardzo dużo umie więcej niż ja i może więcej niż ja. Ale w związku z tym, że wiem, jak ma być, wyznaczam Panu Bogu zadanie. Przekazuję Mu polecenia. De facto ma tą naturę polecenia, wydanego przeze mnie polecenia, przekazanego Panu Bogu. Ponieważ ufam, że On da radę. Czyli jest tam jakiś doza wiary w Boga, ale brakuje pokory. Jak to robi? Jeśli mamy taką postawę, to jego następstwo jest. Przypuśćmy, że z jakichś powodów, na przykład z takiego powodu, że Pan Bóg się nie uznaje za naszego podwładnego, nie zostanie polecenie wykonane nasze. Jeżeli tego się stało, będzie Pan Bóg, musi się liczyć z tym, że będzie z tego rozliczony. Żal do Pana Boga za coś. Coś jest inaczej niż człowiek oczekiwał, wyobrażał sobie, chciał. Płynął z takiego podejścia. Przejaw, że nie robimy duchem tego, o czym mówi pierwsze błogosławieństwo. Wtedy ostatnim zadaniem, jakie daje nam Panu Bogu, jest, żeby się wytłumaczył przed nami. Nigdy nie zapominajmy. Błogosławieństwa to są czyny darów Ducha Świętego. A skoro są to czyny darów Ducha Świętego, znaczy, że one także są darem. Czyli jeżeli ktoś nie ma tej dyspozycji ducha, którą dać może tylko dar Ducha Świętego, to nie jest w stanie wykonać czynu, o którym mówią błogosławieństwa. A co dają dary Ducha Świętego? W odróżnieniu od cnót moralnych, nadprzyrodzonych. Pełną wierność prowadzeniu Bożemu. Podatność na prowadzenie Boże.
tak duża podatność na prowadzenie Boże, że w naszym życiu spełnia się to, co chce doskonały Bóg, a nie to, co wyznacza nasza niedoskonałość. Bo nasza niedoskonałość, nawet umocniona przez łaskę, nie pozwoliłaby trafić do nieba i do niego wejść. Niezbędność daru Ducha Świętego. Jako czegoś, co zaprowadza nas do nieba. Dzięki temu, jak doskonały i nieomylny jest prowadzący. Prowadzony bez tego prowadzenia z powodu, że brakujemy doskonałości. Aż do samego tego celu nie doszedł. Niedoskonałość po prostu zaczynałaby nas gdzieś poniżej nieba. Nasza niedoskonałość. Gdyby nie ten Duch Święty, które nas ponad tę niedoskonałość podnoszą. Co sprawiało, że Kościół owocował świętymi? Rozpowszechnione wśród wierzących pragnienie nieba. Pragnienie dojścia tam. Połączone z taką trzeźwą jasnością, jak trudno się tam znaleźć. Jak to przekracza nasze możliwości i parametry. W kapisach Bractwa wymienia się owoce tajemnicy. Przy której jest pragnienie nieba? Widzimy sobie nadzieja, a sprawiedzona nadzieja i pragnienie. Tak, nie było sobie? Okej. Dlatego ważny jest różaniec. I chcę, chcę powiedzieć coś. Jak się wczoraj różaniec zaczynał, było niewiele ponad 10% uczestników. Pod koniec już więcej było. Chcę tylko powiedzieć, że z tych powodów, co teraz rozważamy, nie jest przypadkiem, nie jest takim pomyłką, ani umieszczenie różańca w planie naszym. Nie? Nie to spędzamy. Czyli gdyby go nie było, czegoś niezwykle ważnego by brakowało. Bo co by dało, że sobie to wszystko rozważamy, jeżeli zaraz nie próbowalibyśmy to natychmiast praktykować. Już przy różnych rozmowach czy spotkaniach było okazję zauważyć, że w jakim przypadku wiaku nie przeszkadzałyby nasze tutaj rozważania. Dziwne. Nie słyszę? Nawet jakbyśmy chcieli to w czyn wprowadzać, ale co by mu nie przeszkadzało? Gdybyśmy do tej chęci dodali to, co on podrzuca, czyli gdybyśmy dodali później, jutro, za jakiś czas. To dlatego Pan Jezus zaprotestował przeciwko, nie przeciwko udziału w pogrzebie ojca, to jest takie miejsce w Ewangelii Ventura, nie przeciwko pożegnaniu się z bliskimi, tylko przeciwko słówku najpierw, jaki użyli obaj rozmówcy Pana Jezusa. Najpierw stać się uczniami, a potem chować ojca jako już wierzący. Nie jako umarły, chowa umarłych, tylko żywy zasiewa w życie wieczne. A żegnać miał się z domu, nie miał pominąć tego, tylko miał iść tam jako już uczeń Chrystusa, idący tam. Także takie nasze rozważania nie przeszkadzałyby, dziwna może rzecz, ale tak to było, nie przeszkadzałoby złem, jakby mu się udało, co on próbuje robić, zaraz nam tutaj dorzucić, tak że to jest godne uwagi, co rozważamy.
za jakiś czas będę to. Ponieważ zrobimy to teraz, nie pozwolimy sobie takie szybko dorzucić, prawda? Przesuwy nam dorzucić. Daje jakie to korzyści takie dzielskie? Że nie jest odrzucenie przedaża jednego, a jednocześnie nie spadają na mnie ciężary wprowadzania tego w czyn. Samo korzyść. Więc jeżeli dziś powiem jutro, a to jutro nadejdzie. I wczoraj powiedziałem jutro, dzięki temu nie okazałem się niegrzeczny, odrzucając to wszystko i nie spadły na mnie ciężary, to równie dobrze dziś mogę też powiedzieć jutro. Wczoraj zadziało, to dziś raczej też zadziała. Tym sposobem zły, jeżeli nie jesteśmy na tyle, nie odnajduje tyle zniepokojonej woli, żeby zaproponować odrzuć, prawda? I mieć nadzieję na posług nasz, to nie mówi o tym, nie podrzuca czegoś takiego, tylko podrzuca taką wersję. To samo mu de facto zapewnia, ale w taki zawoalowany sposób. I podrzuca jutro. Później. Za jakiś czas. Za chwilę. To podrzuca. A uzyskuje, że nigdy. Bo zasmakowaliśmy tej ulgi. Nie jestem niegrzeczny wobec Pana Boga. I żadne ciężary związane z przyjęciem, bo nie spadają. Są przesunięte na później. Tak wielkie zyski dostarczy. To ja za chwilę, jutro też chcę te same zyski. Chciał poniesienie. A co szkodzi pojutrze powiedzieć jutro? Dwa razy się sprawdził, trzeci raz jeszcze bardziej. Będę wierzył, że trzeci raz zadziała. To jest druga. Ona się, ta druga kończy się, o kiedy to powiedzieć? Proszę wiedzieć. W tym miejscu Ewangelii, prawda, jednemu Pan Jezus powiedział, pójdź za mną, a drugi sam powiedział, pójdę za tobą, ale nie? Pozwól mi sobie. Tamten pierwszy w odpowiedzi powiedział najpierw coś innego, a ten drugi sam z siebie powiedział najpierw coś innego. I taka szorstka odpowiedź, prawda, która może zdziwić, bo przecież chcieli pójść, nie? I ten. Ale sami taki ripostę mocno. To wiem, co jest przyczyną tej wypadku. No Pan Jezus wie, że to udaremy, prawda? Chociaż to są inne. Że pozostaje porządny. No to skoro nam Zbawiciel daje dostęp do tak wielkich stanów. Idźmy dalej. Tym bardziej, że nie poprzestał Pan Jezus na streszczeniu błogosławień z jednym pierwszym, ale je rozwija. Następuje na kolejny czas. To dalej nam jakieś kolejne wskazują wymiary bardzo dalsze. I teraz to jest różnie, bo tutaj się rozpiera biblijna, kwestia taka biblijna, tekstowa, że w nowszych wydaniach Pisma Świętego następują płaczący, a w takich dawnych, na przykład jakie były za czasów Świętego Tomasza, to jest kolejność płaczący i cisi jest zamieniony. Że drugi jest cisi, a trzeci jest płaczący. Cisi to wiemy, albo wiemy, oni posiądą ziemię, błogosławieni cisi, bo oni posiądą ziemię, a to czasami to jako drugie w niektórych tekstach zdaniem współczesnymi listów wierniejszych. To nic wiele nie zmienia. Zostanie może przy tam ten tradycyjny to przez wieki lata, że ciśnie się potem poprawcy. A więc ciśnie potem jako następne. Błogosławieństwo ciśnie. Kolejny taki wymiar szczęścia, szczęśliwości. Udało się temu, kto na to,
Ktoś, kto to ma, to jest wielki i szczęśliwy. Bo osiągną się. Te nagrody są też i zarówno ta jakość duchowa, ta jest, to jest taki kolejny wymiar wygłębiany i przez nagrody tej jakości, co się przez to zyskuje, co się przez to ma, to też zgłębiamy kolejne wymiary nagrody. Cichość nie tylko w tym miejscu Ewangelii jest obecna, ale jeszcze tam, gdzie Pan Jezus mówi, jak się daje odpoczynek duszy. Tak, on daje trzypunktową instrukcję, jak dusza zyska odpoczynek. Nie ciało, ale dusza. I te punkty to jest. Czyli to są nasze czynności, które mamy spełnić, żeby dusza nasza odpoczęła. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni obciążeni jesteście. Weźcie moje jarzmo na siebie, to jest drugi kluczowy punkt, sedno sprawy. I uzupełniający dzieci kończący. I uczcie się ode mnie. Uczyć się. Od kogo wiadomo? Od Pana Jezusa. Czego też powiedział? Że jestem cichy i uniżony w pokornym sercu. To jest to samo słowo. Błogosławieństwo, ta cichość i tutaj to, że Pan mówił, że jest cichy. Tych rzeczy, których mamy się uczyć, żeby móc wziąć jarzmo na siebie i żeby dusza zaznała odpoczynku, to jest cichość Pana Jezusa i pokora Jego serca. Mowa tu o sercu Jego, jako człowieka, o ludzkim sercu Pana Jezusa. Pokora serca Pana Jezusa nazywa relację Jego jako człowieka wobec Boga bardziej, nie wyłącznie, a cichość bardziej relacji wobec innych ludzi. I tak możemy też my to rozumieć na własne życie. Cichość, czyli bogactwo. Kto ją ma? Ma pewien wymiar Królestwa Bożego. Jest to zatem kategoria, cichość, dotycząca naszych duchowych zmagań i walk i w ogóle walk, jakie toczymy i jakie mamy z woli Bożej stoczyć w życiu. Więc oczywiście także walki ze złem. A cichość nazywa sposób tej walki. Pewien określony, a pewien wyklucza. Jaki to sposób? Cichość to tyle, co zapewnienie miejsca we własnej duszy na moc z wysoka. I walczenie ze złem, w pierwszej kolejności głównie ze złem w sobie, to właśnie mocą z wysoka. Tym, co różni moc z wysoka, moc Boża, od wszelkich mocy ziemskich, niższych niż to Boża, jest właśnie cichość. Cechą sił niższych niż Boże jest hałaśliwość. Oręż ziemski generuje hałas. Nie tylko w sensie fizycznym, nie głównie w sensie fizycznym. To są ziemskie sposoby pokazania, że jestem silny. W powszechnym i poprzednim takim użyciu codziennym. Ale gdy pokazujemy, że jestem silny ziemską siłą, to jedno tym samym pokazuje, że jestem słaby niebieską siłą. Bo
oręż ziemski, ziemskie siły służące do walki zajęły miejsce w mojej duszy, nie pozwalając zamieszkać tam mocy z wysoka, którą wyróżnia cichość od mocy ziemskiej. Naszym odruchem jako stworzeń, a tym bardziej jako grzeszników, jest walczyć siłami ziemskimi. Dlatego to, o czym tu mówimy, jest łaską i jest zastosowaniem w praktyce daru Ducha Świętego. Przy czym, jako stworzenia używamy odruchowo, spontanicznie mocy sił ziemskich do walki. Jako grzesznicy używamy sił ziemskich do tego, żeby przykryć naszą grzeszność, żeby zasłonić naszą grzeszność. Czyli żeby zbudować pozory, jakoby się byli silni. Ten hałas ziemskiego oręża ma czasem bardzo prozaiczny wyraz, taki codzienny, na przykład podniesiony głos. Ziemskie oręże używamy. Ziemski oręż, proszę. I hałaśliwość zdradziła, że to był ziemski oręż. Odwrotność cichości. I jego szkodliwość jest podwójna. Ktokolwiek używa ziemskiego oręża, a zwłaszcza w duchowym walce, czy żeby jakieś dobro, prawda? Jakieś dobro wyważyć. Dowodzi, że brakuje mu dostępu do mocy z wysoka. Bo gdyby miał ten dostęp, użyłby tej mocy z wysoka. Co jeszcze różni moc ziemi i moc z wysoka? Różni je skuteczność. Czyli mocą ziemską. Nawet jeżeli coś się osiągnie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że za jakiś czas się to straci. Druga rzecz, że to, co się osiągnie mocą ziemską, opłacone jest, że koszta tego są większe niż zyski. Bo używanie oręża ziemskiego jest niezwykle kosztowne. Szkodliwe dla środowiska. Nie mam tu na myśli dosłownego znaczenia tego. Dosłownym wymiarze, prawda? Czyli to, co pospolicie nazywamy nerwami, to jest ziemski oręż walki ze złem po dobro. Jeśli chodzi, to jest. Ma tę cechę właśnie walki ziemskim orężem, czyli cechę nieskuteczności. Nie są znane przypadki, by ktoś walcząc orężem, ziemskim orężem nerwów, uzyskał trwały rezultat, o którym mówimy. Czy stracił siły? Jak najbardziej. Zainwestował siły i duchowe, i fizyczne, i emocjonalne. Zainwestował czas. Czy mu się to opłaciło? Czy mu to spłaciło się? Zwróciło w zyskach? Nie. Ale walka ziemskim orężem ma jeszcze jedną cechę, a zwłaszcza w wykonaniu nas, grzeszników,
jeszcze jedną cechę. Mianowicie cechę nieszczerości. Bo jest skuteczna walka, to była, gdy walczyła moc z wysokami i robimy miejsce przez cichość. Zajęcie tego miejsca przez oręż ziemski sprawia, że to się nie dzieje, droga za nim zablokowana. Czyli jesteśmy słabsi. Moc z wysoka chciała walczyć dla nas, ale nie została dopuszczona. Skutek jesteśmy słabsi. I używając ziemskiego oręża, nerwów na przykład, de facto w rzeczywistości wysyłamy znak słabości. I tak jest to czytane. Bo jak ja sam wysyłam znak słabości, to mi się może długo wydawać, że to był znak siły, bo tak był zamierzony. Ale mój bliźni, któremu chcę pomóc w pokonaniu jakiegoś zła, natychmiast zobaczy, co ja wyrażam. Że nie wyrażam siły. Że ja wyrażam brak siły. Bo to jest bardziej po linii tego, co jest dla bliźniego wygodne. Dla niego wygodne jest natychmiast zauważyć, że tu nie było siły. Że tu nie było realnej siły, która by była w stanie uporać się z tym złem, który chciał pomóc mu pokonać. Ale on to natychmiast zobaczy, tu nie było siły. I dlatego? Tak, kończymy. Dziękuję. I dlatego to jest podwójny problem w używaniu ziemskiego oręża zamiast cichości. Jeden, że chcąc wysłać znak siły, wysyłamy znak słabości. A drugi aspekt płynący z tego pierwszego, że oprócz, że jest to znak słabości, jest to również nieszczerość. Bo nie mam siły. Tak, ale szczerze, tylko nieszczerość i w czym, prawda? To zostawmy. Nieszczerość i w że nie ma we mnie mocy. Nie zrobiłem miejsca na moc wysoką. W związku z tym nie jestem wystarczająco mocny do walki ze złem. Do prawdziwej i skutecznej walki ze złem. Ale próbuję stworzyć wrażenie, że jestem. I tu jest nieszczerość. Dodana do słabości. Była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.